Saj pa pan. Dobre. Jestem w dupie, słuchajcie. Mam nadzieję, że zdążę. listopada, moje urodziny. Wylądowałem właśnie w Bangkoku. Zaczynam po raz kolejny przygodę z Azją. Bangkok jest tylko portem przesiadkowym. Dzisiejszy dzień to odpoczynek po locie. Jutrzejszego dnia wybieram się do ambasady Birmy, aby wyrobić wizę. Cześć, siemanko, z tej strony Polo. Witam was po raz kolejny w Azji, a dokładnie w Bangkoku. Zaczynamy kolejną podróż po tej części świata. Jest godzina około 8 rano w Bangkoku, jak zawsze gorąco, głośno, chaotycznie. Udajemy się do ambasady Birmy, aby otrzymać wizę. Zapraszam. Dzisiejszy dzień nie jest kolorowy. Właśnie uciekł mi autobus. Biegłem za nim, niestety się nie udało. Trzeba czekać na kolejne. Tutaj ziomuś się już ten pucuje. No nic, idziemy na przystanek. Komunikacja miejska nie jest popularnym środkiem transportu wśród turystów. Jeśli mamy szczęście, trafimy na klimatyzowany autobus. Cena przyjazdu do ambasady wyniosła mi około 2 zł. O, kontrola biletów. Docieramy pod ambasadę Birmy. Tutaj nie wiem, czy widać. Wiza do Birmy, do Myanmaru. Udajemy się. Ambasada Birmy otwarta jest od poniedziałku do piątku od godziny 10. Do godziny 12.30 można składać wnioski wizowe dla nas, turystów. Cały proces trwa mniej więcej 30 minut. Wypełniamy wniosek, zostawiamy dwa zdjęcia, kopię paszportu, płacimy 1600 batów, czyli około 55 dolarów i udajemy się kolejnego dnia po odbiór w godzinach od 15.30 do 16.30. Right. Yeah. Okay. Thank you. Do you have one more? A więc tak, paszport został dostawiony, koszt takiej wizy to 1600 batów. Dzisiaj u mnie jest czwartek, jutro piątek, czyli ostateczny dzień odbioru wizy. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie bez problemu. Ogólnie ten cały wniosek, który złożyłem, zajął mi maksymalnie może, nie wiem, 10 minut z oczekiwaniem razem, 20, więc przychodzicie na miejsce, ogarniacie to wszystko bardzo szybko i wychodzicie. Mine don't look that nice. Hallelujah, let these kids in behind these kids. Okay. Ale leo, ano? Ausai, am ngah, ausai bani. Dai.
Saj pakon. Dobre. Jeszcze raz. Ej, jeszcze raz. Dawaj, spróbuj. Kopak. Nie. Nie chcesz? No dawaj. A my luna. A bał. Nie. W restauracji, w której jestem, jest radio. Zadzwonimy do kogoś. Halo, porucznik Borewicz. No. Zabrała mi Mariatka. Chciałem do porucznika Borewicza zadzwonić. Ale się zdenerwowała, co? Ale fajnie się mogłaby ubrać. Słuchajcie, tu w restauracji są buty jakieś wojskowe pod stołem. Zobaczcie. Obok jest krótkofalówka. Zero, zero do 11. Zero, zero w głosie. Nie działa. Lunes. Hola. ¿Qué tal? Es una chica de Argentina. Hola. Pijemy sobie, moi drodzy, yerba mate. Tak to wygląda. Poznałem koleżankę w knajpie obok. Zaprosiłem ją na... na yerbę. Wariatka. Chica loca, no? Un poco. Patrzcie, tu jest taki patent, żeby czyścić patelnię. To się takim tym. Zobaczcie. Wariatem. Cyk. I umyte. Siemano, witam serdecznie. Pomachajcie do kamery. Tutaj dobre morski spotkaliśmy się wczoraj na jedzeniu. Dzisiaj na zdjęciu właśnie drukujemy. Również lecą do Birmy. Wow. Dobra, nagramy się ten i wyżegnamy. Do zobaczenia w Birmie. No, dokładnie. Słuchajcie, nie zdążę chyba do ambasady w Birmie. Autobus stanął na jakimś zadupiu i chyba nie zdążę. Trzymajcie kciuki. Zostało jakieś 10 minut do zamknięcia ambasady. Jestem w dupie, słuchajcie. Mam nadzieję, że zdążę. Bo dzisiaj jest piątek i jak zamkną mi ambasadę, to przegapię swój lot, który mam w niedzielę. Wyszedłem z hostelu 3 godziny przed otwarciem ambasady. Autobus nie chciał przyjechać, były straszne korki. Zdążyłem 5 minut przed zamknięciem ambasady. Dostałem wizę do paszportu. Tak jest. A zaraz wam opowiem dlaczego. Co się wydarzyło? Po 1,5 godziny czekania wsiadłem. Przez kolejną godzinę przejechaliśmy 3 km.
Nie było możliwości wziąć taksówki i wszyscy stali w korku. Wybiegłem z autobusu i udałem się na pociąg, który dowiózł mnie na miejsce na czas. Trzymamy kolejny dzień w Bangkoku. Są tutaj z nami ziomeczki dzisiaj. Jedziemy na... Gdzie jedziemy? Na market? Pływający. Na market jedziemy. Dzisiaj jest sobota. Będziemy robić zdjęcia. Odeszliśmy 10 minut od tego floating marketu i są opuszczone auta. Mamy tutaj autobus. Wejdziemy, porobimy sobie sesję zdjęciową w opuszczonym autobusie. Tak to wygląda. Naprawdę fajnie. Zobaczcie, tutaj pani mieszka w drugim autobusie. Pali sobie szluga. I takie życie, zobaczcie, w opuszczonym autobusie. Robi pranie, zaraz pójdziemy do nich na chatę. Tak to wygląda. Tutaj jest ten opuszczony autobus. Tutaj obok warczy pies. No, Nascio! A, Misiek, spokój. Próbowaliśmy podejść, ale tam psy nas nie wpuszczają, żeby wejść do tego autobusu, gdzie mieszkają ludzie. Cały czas ten Misiek szczeka. I pozostałe trzy też podbiegają do nas, więc nie ma możliwości. I pani powiedziała, że może ugryźć. W zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o Bangkok. Przyleciałem tutaj głównie po wizę. No i dlatego, że odbył tani. Z całego tego zamieszania zapomniałem się pożegnać. Pozdrawiam serdecznie Paulę, Jarka, Alicję oraz Marcina. Do zobaczenia w Birmie.